Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. I dziś jesteśmy z powrotem w Liurni, na tym wielkim miejscu, gdyż udało mi się w końcu wytropić trzeciego żółwia, więc jej, super. A gorzej tylko, że jak to się nazywa, nie mogę w niego wycelować, więc tak znowu muszę jakąś kuszę szybko wyciągać. Nie, żeby to był jakiś wielki problem, bo i tak dam radę to zrobić, tylko no. Mogłem się bardziej przygotować, ale oczywiście no, nie pomyślałem o tym, potem no, takie problemy, ale dobra. Uwaga, uwaga, a nie trafiłem oczywiście, to może trochę wyżej. A. Okej, czyli, że nie. A teraz może, halo gro. Dziękuję. Otworzyła się pieczęć wieży. Tak, nareszcie, ostatni żółw wpadł po nie wiem ilu odcinkach. Powiem szczerze, że szukałem ich trochę poza nagraniami i nie było to łatwe. No ale dobra, mniejsza. Najważniejsze, że możemy właśnie teraz tutaj wleść i prawdopodobnie podnieść kolejny, no ten, jak to się nazywa, kamyczek, ten, co zwiększa ilość miejsc na zaklęcia, więc jej, czy coś. Wiecie, nie to, żebym potrzebował tego kamyczka aż tak bardzo, czy w sumie, żebym go w ogóle potrzebował. Prawdę mówiąc, to nawet bez niego już sobie dosyć dobrze radzę z moim obecnym wyborem zaklęć, tylko te eldyńskie gwiazdy chyba będę musiał zmienić w coś innego, bo im dłużej po prostu nad nimi myślę, tym bardziej uważam je za bezużyteczne. I oczywiście to samo można powiedzieć o innych zaklęciach, które używałem. One też żrą dużo energii, czy tam w sumie many, czy jak zwał, tak zwał. A same w sobie nie są jakieś szczególnie dobre, ale, i tutaj najważniejsze, ale inne zaklęcia mają swój użytek jakiś specyficzny czy coś. W czasie, kiedy te eldyńskie gwiazdy są powolne, biją 5, i czasami może coś eksplozją, ale mniejsza. No to bierzemy kamyczek i to nie jest kamyczek, okej. Ciemny księżyc rani. Podejrzewam, że będzie to zaklęcie. Nie, to nie jest zaklęcie. To jest jednak inkantacja? Nie. A. To czym to jest? To jest talizman? Coś z wiedzą? Nie. Uchy też nie. A dobra, ślepy byłem. Ciemny księżyc rani. 68 inteligencji. Oj. Drogo, ale tak. Legendarny czar symbolizujący krajską królową. Oczyszczający staje się naczyniem, w które wciela się zimny, ciemny księżyc, a następnie mknie ku wrogom. Ciemny księżyc rozprasza wszystkie czary, z którymi się zetknie, czasem zmniejsza negację broni magicznych utrafionych celów. Okej, dobra. Fajnie, że się udało, a teraz pozwólcie, że powrócimy do, jakby to nawet jej nazwać, miejsca, do którego powinienem przyjść dawno, z tego co mi wiadomo, z powrotem i ogarnąć jedną kwestię. Nie wiem, co to miałoby zmieniać i w ogóle. Poza tym, że teraz są nagle wrogowie, ich wcześniej nie było. I jest złota mgła. A. Okej. Ale tak, słyszałem, że ponoć właśnie już dawno powinien tu przyjść i załatwić jakąś sprawę. I tak, w sumie to jedną sprawę wiem, jak jeszcze mam do ogarnięcia, ale to za chwilę. Najpierw tak, koleżka, dobra, pokonamy cię samym kosą. Żadnych zaklęć, innych dziwactw, po prostu kosą. W szczególności, że i tak jestem już overleveled shit i no. Ale tak, jest jedna rzecz, o której też wiem, że jeszcze muszę. Jest to w sumie spostrzeżenie, jakby to powiedzieć. Znaczy nie, dobra, mamy dwóch przeciwników, którzy składają się na tą walkę, co dwie bronie. Okej, tylko nie zgiń tu, Gwiezdny Kluczu. Wiem, że nie umiesz z nimi walczyć, ale proszę, nie zgiń. Okej, to już jest godne pożałowania. Ja tych rycerzy Tygla totalnie nie ogarniam. A oni, jak widać, mnie pokonują bardzo prosto, no ale dobra, mniejsza.
A jest to na bazie tego, że w sumie dowiedziałem się tego bezpośrednio. Okej, wielki miecz ruin. Dziękuję, 16 tysięcy. Malutko z perspektywy czasu. Ale wracając. A dowiedziałem się tego, powiedzmy, niedawno. Z perspektywy mojego czasu, z perspektywy waszego też w sumie to by było. No, kilka dni różnicy. Czy kilka dni? Nie, dobra. W sumie jeden dzień różnicy. Tak, jeden dzień to nie jest aż tak źle. Ale wracając, a gdzieś w tym zamku, o ile tego jeszcze nie podniosłem, a pewnie nie. Ale jeszcze sprawdzę, żeby nie wyjść na idiotce. Tak, nie podniosłem. Ale tak, a teraz wracając. W tym zamku gdzieś ponoć skryty jest... jak to się nazywa? Osełka. Ognista osełka, która... No, jest ognista. Nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia na temat ognistej osełki. Aha. I coś, czy coś więcej mam do dodania na ten temat? Nie szczególnie. Poza tym, że chciałbym ją znaleźć. Błagam, nie mówcie, że tutaj była cały czas. Nie, to jest kamyczek czwóreczka. Dobra, nie jest tak źle. No ale ma sens. Wiecie, chciałbym ją znaleźć z wielu powodów. A głównym z nich jest w sumie to, że lubię kolekcjonować rzeczy. Przy czym inne powody są takie, że dajmy na to, nie jestem pewien, czy nie są potrzebne do jakiegoś achievementa, czy nie są potrzebne do jakiegoś wątku, do czegokolwiek. To jest kolejna kwestia właśnie. A ostatnia w sumie z kwestii jest taka, że po prostu nawet nie chodzi o to, że chcę zbierać znajdźki, szukać, kolekcjonować, co po prostu nie lubię zostawiać rzeczy w lokacjach, które uważałem do tej pory za ukończone, więc tak. A skoro tak słabo tutaj mi poszło zwiedzanie tego miejsca i zbieranie rzeczy, to warto byłoby to nadrobić, więc tutaj tu jestem i to robię. I wiem, że pewnie większość z was teraz ma takie: o Jezu, ten gościu znowu zaczyna robić jakieś głupoty, błagam, tylko nie to. Ale spokojnie, to się opłaci. A, dynia głowy i w ogóle kolejne miejsce, w którym nie wydaje mi się, żebym był wcześniej. Więc tak, ten zamek naprawdę słabo zwiedziliśmy, chociaż... Tak teraz jak o tym myślę, to chyba było pozamykane wcześniej. I ktoś jak głośno odpala motorkę. Okej, Flamberg. Zaraz pokażę mieczyk. Tak, Flamberg, proszę, takie coś. Krwawiący mieczyk. Nic szczególnego chyba. Mhm. O. Okej. No ale wracając, wydaje mi się, że to było zamknięte wcześniej. Pewnie nie jestem. Ale taki... Moja teoria jest taka. Najpierw chyba trzeba było tu przyjść, pozbyć się tego, jak to się nazywa, Radana. A potem zrobić coś. Żeby to się otworzyło wszystko. Albo nawet nie chodzi o Radana, tylko dajmy na co, w pewnym momencie się to wszystko aktywuje. Jeśli ten, jak to się nazywa? Najprościej w świecie się coś właśnie zrobi, nawet jeśli się nie pokonało Radana. To cokolwiek to, jakikolwiek będzie, to był wymóg. Ciężko mi o tym mówić, bo totalnie nie mam pomysłu, co to może być. Ale no, czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Nope. Najważniejsze, że po prostu tak jesteśmy tutaj, zwiedzamy i w końcu mogę znajdować rzeczy. Te pomijałem. No z perspektywy czasu nie wiem, co więcej o tym powiedzieć. Dobrze, dostałem taką informację, że tutaj coś jeszcze jest. Dostałem informację właśnie o... bezpośrednio tej. O właśnie o sełce. Nie spodziewałem się czegoś jeszcze, ale jak widać jest tego dużo więcej. A co gorsze, jest tutaj gdzieś chrząszcz, chrabąszcz, żuk, rzucający kule. A nie lubię takich żuków. W szczególności kiedy są poza moim zasięgiem. Słyszę gościa coraz bardziej. Więc tak, najpierw pozbędziemy się tutaj wrogów i... Jestem pewien, że te miejsca były pozamykane. Może otwarcie tych, wiecie, katakumb. Tych, no... Na pol bitwy z Radana. Otwierało te wszystkie pokoje.
W sumie tak jak myślę o tym wszystkim, to to jest chyba najsensowniejsze. I w ogóle, a nie, dobra, to jest chyba pole przyzwania, a nie ten pocąg odrodzania, już mi się myli. Zaraz sprawdzimy zresztą, jak to było, ale zanim to, to co tu mamy? O, rycerz z płonącym mieczykiem. Nie wiem, czy byłby on sporym wyzwaniem, czy nie, gdybym przyszedł tutaj normalnie, pewnie byłby. A tak tu teraz, co to w sumie? Żadne wyzwanie. I chyba nadal delikatnie słyszę tego chrobonuszcza. Więc gdziekolwiek on jest, nadal to może być dosyć blisko. I tak, niegasnący motyl, dziękuję. A tutaj co my mamy? Poza kolejnym wrogiem. Nawet w sumie nie wiem, co mówić o tym wszystkim. O proszę. Jakim cenem mnie tu jeszcze nie było? Ktoś mi to wytłumaczy? W sensie, ja wiem, że to miejsce było zamknięte, odcięte i w ogóle, ale jakimś cudem nie zauważyłem nigdy czegoś takiego, pierwsza rzecz. Druga, nie znalazłem tu jakiegoś dojścia od... jak to nazwę? Dupy strony. Ale dobra, mniejsza, mam jakieś to płonące uderzenie. Będę musiał sobie zobaczyć. W sensie opis, bo bezpośrednie działanie to oczywiste. Jest to po prostu kolejny popiół ognisty. Dlaczego w sumie tak teraz myślę, to nie sprawdziliśmy nigdy tych ognistych popiołów. A tak samo chyba tych okultystycznych czegoś tak nie sprawdziłem. Przynajmniej nie pamiętam. No może, może. Dobra. Ale mniejsza, najpierw zobaczmy chociaż opisa i... Płomień lwiej grzywy. A, okej, dobra, to mieliśmy wcześniej, teraz mamy płonące uderzenie. A, zepsułem. Zepsułem. To teraz, to, tak. Ten popiół wojny daje orężowi ognisty, płonące uderzenie, umiejętność tworząca na wprost ognisty łuk. Następnie wykonaj silny atak, by prowadzić z maszyny. Oczywiście, okej, ponadto oręż zostaje spowitym ogniem. O. Wiecie co? Fajne. Fajne, czyli możemy teraz ogień nakładać jeszcze na inną broń. No, nie można otworzyć z tej strony. Dzięki. Dzięki, gro, po prostu. A tutaj jest dziura. Może na koniu udałoby się przeskoczyć. Ale szczerze, czy ja chcę ryzykować? Mam aktywną runę Godrika, to nie. Niby ostatnio nagromadziliśmy, wiecie, tego dużo, ale... Bądźmy chociaż trochę racjonalni. Udawajmy, że ja jestem dorosłym człowiekiem, istotą, która potrafi podejmować mądre decyzje, nie tylko same głupoty, więc tak. Idziemy z powrotem po drabince i... My szukajmy jakiegoś czegoś jeszcze. Bo jak widać, zamek skrywa więcej tajemnic, niż by mogło się wydawać się. Więc tak. Tamtąd przylazłem. Tak, tutaj byłem. Więc tym się chyba nie muszę interesować aż tak na razie. Ten spadek w sumie... Nie wiem. A, to mi prowadzi z powrotem tutaj. Dobra. Nawet bez obrażeń, co jest co najmniej dziwne. Bo moim zdaniem powinniśmy dostać obrażenia. No i przejście tu. Czy ja tu byłem? Nie byłem, ale jest książka z przepisem płatnerzy 5, więc... I coś jeszcze tu jest, z tego co widzę. Oczywiście poza tym wrogiem, który mi tutaj chciał pchać, kamień 5. Okej, kolejny taki i... Zejście tutaj w inny sposób. No dobra. No dobra. Nie. Nie. Nadal słyszę chrząszcze chrobąszcza. Nie był tamten. To jest jeszcze gdzieś jakiś inny. Ja nie chcę. Jednocześnie chcę, bo wiecie, my szybciej się pozbędziemy tych chrząszczy chrobąszczy. Tym lepiej. A, dobra, to taki butelko dajny, to. Na niego polować aż tak nie trzeba. Ale i tak, dzięki za odnowienie butelek, przyda się.
Patrząc na to, jak ja potrafię lamić. I dobra. Dobra, co tu jeszcze mam do zrobienia? W sumie tam może coś jeszcze będzie. Ale zanim tam, tutaj mamy kolejne przejście. A może tu już byłem? Nie, nie było mnie. Jestem pewien, że mnie tu nie było. No i miałem rację. Książka z przepisem podnosza 4. Chyba piątkę też zdobyłem, to teraz zobaczymy, co to za przepisy. Nie, żebym miał z tego korzystać, bo znając mnie, co i tak zapomnę craftić. Ale tak, 4, 5, ognisty garnek lwiej grzywy. Odparniające peklowane mięso, odparniające peklowane białe mięso. Okej, okay. Fajne, tylko odparniające mi dużo nie mówi. To jest na trucizny, na zgniliznę, na ogień, na fizyczne. Chociaż nie, na fizyczne chyba. W sensie, no, mogłoby to być na fizyczne, nie zaprzeczę chociaż. Właśnie jeśli chodzi o moją pamięć, to chyba na fizyczne były krewetki. Coś podobnego. Oczywiście mogę mylić fakty i tym podobne, więc aż sprawdzę. Pamiętam, że mam trochę krewetków i... Tak, tak, tak. Peklowane, cynkowane, białe, ożywcze, peklowane, cynkowane, porniejące. Niewrażliwość. Czyli trucizny i szkarłatna zgnilizna. Czemu ja jestem takim idiotą, który zapomina o craftingach i o w ogóle materiałach i tak dalej? Ja bym miał dużo łatwiejsze życie, gdybym o tym wszystkim pamiętał. Że mam taką, powiedzmy, suszoną wątrobę, która akurat idealnie się przyda do tego danego jednego celu, czy coś. A bestia, naprawdę. Ciekawe, czemu ona tutaj się zdecydowała pojawić. W sensie... Wiem, że to jest po prostu potwór. Twórcy tak zdecydowali, ale... Nie rozumiem, co ona ma sobie reprezentować, czemu tu jest. Tak naprawdę. Mniejsza o to na razie, ale tak. Pokonaliśmy dziadostwo i patrząc na to, ile mam tych już run, to powinien coś z tym zrobić. I rozżarzone ostrze, dobra, czyli tutaj było skryte. Super. A teraz zobaczymy, jakie ma właściwości, bo powiem wam szczerze, na przykładzie chociażby. Gdzie one są? Na przykładzie tego, proszę. Tutaj mamy ciężkie, wymyślne lub wysokiej jakości. Czyli trzy fizyczne. Tutaj mamy błyskamienne, które daje magiczny lub zimny. Tutaj czarne, które daje krwawy, okultystyczny, zatruty. Więc jak na razie każde miało kilka typów. To teraz wielka chwila, co daje rozżarzone? Ognisty lub sztuka płomienia? Okej. Trochę tak... dziwne. To jest chyba najlepsze słowo. Sztuka płomienia. Jak usiądziemy przy miejscu łaski, to zobaczymy, czym się różni ognisty od sztuki płomienia. Na jakimś tam czymkolwiek. Nie, żeby to miało wielkie znaczenie. Ja cię po prostu chcę sprawdzić różnicę. Ale zanim to jeszcze tutaj mamy piękne coś do pozwiedzania. Więc tak, tak. Tak. Tak, super. Kamień trójeczka. Nie, żebym go potrzebował, ale i tak miło. I no. Szczerze, to dzisiejszy odcinek, ten tutaj, to będzie znowu, mogłem tak ostrzec od razu, chociaż już pewnie się domyśliliście, mieszaniną różnych przebiegów i nadrobienia zaległości. Bo nie ukrywam, nie tylko w tym zamku mam coś jeszcze do załatwienia. Ale tak. Kolejną sprawą jest to, że chciałbym pozwiedzać dokładniej te całe miejsca wokół tego kleryka bestii, czy jak mi tam. Wiecie, żeby poszukać może tych smoków, które tam są. Z tego co wiadomo, to nie bez powodu te lokacje się nazywa z tymi kurhanami. I te smoki, które tam są, no, mogą skrywać jakieś skarby. Więc tak, to jest mój plan dodatkowy. Chociaż, jak mówię, dodatkowy, bo jeszcze mam parę innych kwestii do ogarnięcia. I czemu tam stoi... troll? O. Właśnie, czemu tam jest troll? Da się do niego jakoś podejść, czy coś? O. Staliśmy tuż obok tego trolla. Ja rozumiem. Nie wiem, może jakaś błyskawica w jego stronę, czy coś go zmotywuje do zejścia?
Mamy jakieś nożyki, cokolwiek. Okej, nie. Wpada w kamyk. Jeszcze raz, proszę. Dobra. Zeskoczył se na dół. Zeskoczył se na dół. Czyli z nim starcie jest na zewnątrz. No cóż, to w takim razie jego tajemnicy chyba na razie nie poznamy. Żeby wyjść, to byśmy musieli... No trudno, trudno. Ale tak, właśnie jeszcze jak mówiłem, smoczek urchany. Chciałbym zwiedzić nie tylko to, ale powiedzmy, że tym razem wam odpuszczę cierpienia spowodowanego moim szwędaniem się bez celu, więc pójdziemy w jakieś bardziej celowe miejsce. Konkretnie mówiąc, tutaj, do tego zamku. Bo wiem, że go nie zwiedziliśmy, po czym, jeśli zostanie trochę czasu, to jeszcze może zwiedziłbym obszary te wokół wulkanu, bo w sumie też trochę długo już czekają. I tak oczywiście windy na dole nie ma, bo jakby inaczej, stary tunel. Miejsce, w którym dużo się działo. A, i właśnie, dobra. Nie jestem takim idiotą, żeby zapomnieć o czymś, co mówiłem przed chwilą. Pierwsza rzecz, rozwój postaci i... dwa poziomy tylko. Oj, to już jest rower, zaczyna robić. No dobra, chcę właśnie trochę wytrzymałość dobić, chociaż do 20 naturalnej. Jak będziemy mieli naturalną 20, potem znowu witalność, ewentualnie jakieś wiary czy coś, chociaż witalność chyba najbardziej. Bo nie chcę padać tak szybko. I teraz jak mamy to wszystko, czy jestem w stanie ubrać z powrotem zbrojkę łuskową? Póki co wszystko super. Mamy to. Wróciliśmy do łusek. Jakoś tak są skuteczniejsze, więc wiecie, chcę je akurat nosić. I dobra, tu jest troll, ale tym trollem się nie musimy przejmować, bo już widzieliśmy go kilkukrotnie. I teraz żadnego wskakiwania na szczyty, czy coś, jakiegoś dziwnego, jedziemy po prostu bezpośrednio tu. Zobaczyć ten zamek, który w sumie ostatnio widzieliśmy, nawet chyba walkę odbywaliśmy. Ale tak, tym razem idziemy tam pozwiedzać. Przynajmniej częściowo. Bo nie ukrywając, wątpię, żeby zdążył zwiedzić takie coś w niecałe 20 minut. Chociaż kto wie, już różne dziwne rzeczy robiłem, to... co to może nie być nawet najdziwniejsze. Okej. Ja szczerze widzę jakąś truciznę czy coś, więc lepiej nie zsiadać z konia. Tylko ona zapewnia nam bezpieczne przechodzenie tu. Bez otrzymywania obrażeń czy jakichkolwiek innych kar. I druga sprawa, jesteśmy w zasięgu posągu, co oznacza, że może to być ciężko. A czwarta sprawa, to powiem szczerze, dziwnie się tak patrzę na 48 tysięcy run, które są niewystarczające na nawet jeden poziom. Po prostu smuteczek. Nic zdać, nic ująć. A tutaj odłamki światło gwiazd. No dobra, zamek cieni. Nazwa dosyć złowieszcza. Nikczemna! Nie wierzę. Czemu ja bym to zrobił? To jeszcze poza zasięgiem posągu. Wiecie co, dobra. Dobra, ja tam idę szybko to odzyskać samemu. Chociaż nie, jeszcze zanim to, co... bo znowu zapomniałem. Musimy zobaczyć w końcu... jak to działa. Jestem ognisty, a... ten jakiś dziwny czy coś, więc... powiedzmy, że zastosuję jaką broń. Jak będzie co. Więc tak. Ognisty. Tego co widzę, to po prostu zmniejsza oba skalowania i dodaje ogień. Ale ten ogień ma jakiś plus, więc skaluje się od jednej z tych statystyk. A ognista co sztuka płomienia to... A! O! 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 Okej, okay, o. Jeszcze raz o i okej.
Więc pierwsza rzecz, mniej osłabia obrażenia podstawowe od ognia samego w sobie. Z tego co widzę, skalowanie od siły zręczności chyba niweluje bardziej. Ale tak, ma większe obrażenia. Ciekawe. Czyli tak, sztuka płomieni to po prostu jest... jak to się nazywa? Po prostu jest tym... takim wiarowym. W czasie, kiedy ogień jest jakiś inny. W sumie nie wiem, od czego jest ten ogień, więc pozwólcie, że sprawdzę. Okej, to uprzygotowanie, widać, że ogień podbija skalowanie z... Spodziesz, proszę się, z siłą. Więc okej, możemy założyć, że... Ogień jest w takim razie od siły. A teraz wybaczcie chwilę, ale idę odzyskać moje runy, które straciłem jak największy idiota. No dobra, jesteśmy z powrotem i przy okazji pozostałem, że podniosłem runy, to jak widzicie, udało mi się jeszcze znaleźć takie piękne wejście na koniu. I teraz tak, co skrywają te wszystkie ruiny i tym podobne, nie wiem. Więc zaraz się zobaczy. Jedno tylko takie większe ogłoszenie. Aktywowałem z powrotem run Godricka. A jest to spowodowane głównie tym, że... jak to się nazywa? No bez niego jednak jeszcze nadal ciężko w tej zbroi się poruszać, więc tak... Po prostu stwierdziłem, że go aktywuję tutaj tak... Może nie powiedziałbym, że jest żaden koszt, był koszt spory, patrząc na to, że zostało mi teraz ich tylko 8. Ale no, wystarczająco niski, żebym się zgodził, idąc w nieznane, go aktywować. Poza tym drugą kwestią, czy tam kolejną kwestią jest to, że w sumie właśnie muszę też się nauczyć już nie polegać na nim, więc... Nie mogę oszczędzać tych użytków tylko na jakieś super trudne sytuacje i teraz takie konia nadal nie mogę wziąć. A tu jest dach i jakiś skok, więc nie wiem, czy mi się to uda, ale... W sumie jak nie mogę sobie jak mogę sobie nie poradzić z jakimś skokiem czy coś, to się woła kosę w tym momencie. Oj, tak, dokładnie. W ogóle ciekawa sprawa z tym, że ten zamek jest taki ogarnięty tym. Nawet nie wiem, czy to jest zatrucie, zgnilizna, czy co. Ale zaraz pewnie dowiemy się. O Jezu, tylko nie to. Tak, czy to jest zatrucie? I tak, jest oczywiście tutaj ten przeciwnik, których strasznie nie lubię. I powiem szczerze, że trochę nie rozumiem, jak to możliwe. Ale ten wydaje się być słabszy od tego, którego spotykam w Liurni. Więc tak. I teraz jeszcze najważniejsza sprawa. Zarzucamy sobie żywotność bestii. Wyciągamy kosę, bo jak mówiłem, chcę też kosą bawić. Nie po to mam dwie broni, żeby korzystać z jednej. Jak też powtarzam czasami. Nawet bym powiedział dosyć często. Bo przynajmniej ostatnio. Więc tak. Krew bestii. Czy krew bestii była do czegokolwiek mi potrzebna? Pewnie jakiś recept? Tak. Ale jak zwykle, ja nie pamiętam, ja nie bawię się w crafting. No to powiem szczerze, nie jest dlatego, że nie chcę, co bardziej chodzi o moją zapominalskość. Jakoś tak po prostu... Jakby to najłatwiej określić. Grach tego typu fajny, jak jest dobry crafting, gdzie można... dobra, w sumie jakiś przykład muszę też wymyślić. Właśnie, kiedy jest dobry crafting, taki jak powiedzmy... Miał miejsce w... Dragon Age Inquisition. Nie był on idealny, ale tak, tam ogólnie, dla tych, którzy nie znają Dragon Age Inquisition, była możliwość tworzenia własnych zbroi i pancerzy. Oraz dodawania różnych elementów do tych już istniejących. I do własnych też, żeby nie było. Ten system był o tyle fajny, że... Jeśli ktoś tego regularnie korzystał, mógł stworzyć naprawdę dobre rzeczy. Albo chociaż sobie nakładki na broń dodać, które trochę tam jakieś niewielkie bonusy dawały. Ale nie było to już takie... aż takie w sumie... W ogóle nie było to wymagane, żeby przejść grę. Żeby dobrze sobie radzić. Oczywiście na wyższych poziomach trudności to było takie, że trzeba, żeby wykorzystać każdą po prostu przewagę, jaką się ma nad wrogiem.
ale dopóki się nie grało właśnie na jakichś, nie wiadomo jak, wielkich trudnościach, a tu mogę powiedzieć osobiście, że nie, no, nie grałem na tym, nie pamiętam, jak się teraz nazywał najwyższy, ale ogólnie właśnie nie grałem na najwyższym całkowicie, więc tak, dawałem sobie radę bez tego, ale tam właśnie był dobry system, bo wszystko miało się tak w jednym miejscu i tak naprawdę to nie było czuć, że aż jest tak, aż tak potrzebny ten system. A tutaj, powiem wam szczerze, jeśli chodzi o tego Elden Ringa, zapominam o tym systemie. Przyznaję się, zapominam, nie używam tego, bo jakoś tak tego nie czuję po prostu właśnie w grach from Software. Ale to nie to jest moim głównym tematem wywodu. Otóż, czuję, że ten system craftingu, jak ja go znajduję, mi strasznie utrudnia grę. Po prostu, będąc tam wtedy, kiedy były te zgnilizny, możliwe, że po prostu mogłem sobie ułatwić znacznie wszystko przez zwykłe, powiedzmy, jest mi szczeka, super, właśnie stworzenie mięsa antydestrukcyjnego, czy nawet użycie. Ale właśnie tych takich użytkowych przedmiotów, no nie używam, bo o tym zapominam. Po prostu, chyba muszę naprawdę uspokoić psa. No dobra, wróciłem już i trochę zgubiłem wątek, nie ukrywam, ale o czym to było? A tak, jeśli się trochę powtórzę, to wybaczcie, ale właśnie tutaj czujesz właśnie przez takie zapominanie o tym systemie, tworzenie przedmiotów. I znowu będę musiał z kopalni przechodzić, bo jestem poza zasięgiem posążku. Szkoda. Ale tak, wracając, no, zapominając o tym, również nie używam tych znajdziek, bo zawsze czuję, kurczę, może to się przyda gdzie indziej bardziej, czy coś. Potem przez co mi się to odkładam, a mi ciągle jest żal użyć, bo wiem, że nie mam tego dużo. A możliwe, że wiecie, w rzeczywistości mogę mieć tego bardzo dużo, nawet ile zechcę. Tylko muszę pamiętać o tym, że mogę to tworzyć. I tak, no, przykładowo tutaj proszę, patrzcie, już mamy różnych receptur. I w sumie można tutaj teraz przejrzymy tak wspólnymi siłami w tym momencie. Więc tak, możemy teraz tak właśnie usuwać szaleństwo, krwawienie i truciznę. Takimi rzeczami. Okej, fajne. Wątroba na ogień. Tutaj mamy przeciwko truciznę, to dzisiaj znaleźliśmy. Przeciwko, to jest chyba krzepena, co jest. Mróz i krwawienie, okej. O! To zwiększa wszystkie statystyki, fajne. I też czasowo zwiększa co, okej, nic się nie zmieniło. Tutaj mam też coś, co zwiększa ataki fizycznych. Znaczy, ataki fizyczne, tutaj potrzebujemy jakichś łapek. Nie możemy robić też coś, co właśnie zwiększa drobienie run. Tu mamy chyba wszystkie możliwe smary, jakieś inne rzeczy. A jakimś cudem po prostu o tym nie pamiętam. Więc tak, od razu może zrobimy też coś, o czym ciągle zapominam, czyli rodzynki. Od razu lepiej. No to teraz kontynuując, jeszcze tylko sobie przypiszę rodzynki na razie zwykłe dla konia. Po prostu no, nie zaglądając tam, nie pamiętając, nie śledząc tego, no, mocno sobie utrudniam grę właśnie przez to, że mogę mieć dużo, ale to dużo lepszych rzeczy. Najprościej w świecie zapominam o tym, że to istnieje. Ale tak, nie będę was teraz męczył. Jadę tam odzyskać swoje rzeczy, pobić te potwory i widzimy się za chwilę. Wiecie co, polazłem jakąś inną stroną teraz, więc lepiej będę wam pokazywał wszystko, żeby potem nie było, że pomijam. Więc tak, udało mi się znaleźć tam w błocie trujący szmar, tam smar. Z jednego z takich worków dostałem pelerynkę jego. I teraz jesteśmy dalej w tym zamku. Jednocześnie przekonałem się, że wcześniej tutaj wlazłem od chyba najgorszej możliwej strony. A dlaczego tak uważam? Zobaczycie dosłownie za chwilkę, bo miałem po prostu parę tej rzeczy. Stwierdziłem, że zaraz szybko wznowię nagranie, tylko dostanę się do swoich rzeczy, ale no nie, nie miałem szans. No i proszę. O tej powód. To było miejsce łaski. Takie ładne, takie fajne.
Ale nie, musiałem to przygapić jak zwykle. Ale tak, tak, dobra, teraz full focus. No i musimy tam iść zaraz, walczyć w ogóle. Ale zanim to, to skoro dzisiaj teraz jestem w dobrym nastroju, to żremy najlepsze mięsko, jakie mam. Om nom nom. Oczywiście to na razie buduję te, powiedzmy, na testyki w taki sposób, że no, to zatrucie jest dosyć nabite, to o ile mam zwiększoną odporność, ale spokojnie, zaraz to opadnie i będzie przez to lepiej. I tak, pokonani. Tak, jest tutaj pełno rzeczy. A póki co jeszcze żywotność, oczywiście. Kosa, oczywiście. No i idziemy szybko się tego pozbyć. Dziadostwa, które tutaj siedzi. Zebrać jeszcze przy okazji kwiatki. I nadal, podkreślam, idę w poszukiwaniu swoich run. Przy okazji zbierania znajdziek. I może odkrycia, co się tutaj kryje z takich cenniejszych rzeczy, bo nie ukrywając na razie, to nie znalazłem niczego przydatnego. A kamyki czwórki wcale nie zachęcają. Wiecie, po prostu, w sensie kamyki czwórki wcale nie zachęcają, bo tak się na nie patrzy, to się czuje, że w sumie to jest słabe. Że już to powinno być dawno. A mimo to tu ginę, umieram, lamię. Proszę, okej, no. W starciu z bazyliszkami to jeszcze jest możliwe przez właśnie moje zaniedbanie unikania ich toksycznych oddechów. A te oddechy to jest po prostu efekt miasta śmierć, więc no, nie jest może aż tak źle. Jeśli akurat z nami na tym jednym jedynym, więc raz, dwa, raz i znowu z nami pewnie na tym samym. Nie, na szczęście nie, dobra, to teraz masz z dzidy. Nie zdążyłem uniknąć. No oczywiście. Właśnie o tym mówię, ja po prostu nie umiem grać. I potem przez coś czuję fatalnie, że jestem lamą, idiotą, nie ogarem. No ale dobra, to ja tam idę znowu po raz kolejny spróbować to zdobyć i widzimy się znowu za chwilę. No dobra, w końcu sukces. Wreszcie sukces. Udało się. Szczerze to ciężko mi uwierzyć w to, jak wielkie problemy sprawiały mi chyba zniżki. Zresztą w sumie te wibestie, nadal nie wiem, czy tutaj też się nazywałem bazyliszkami, czy tutaj inaczej, czy są w ogóle bazyliszki, czy ta nazwa była wymyślona w sumie przez graczy. I no, po prostu przez te dwie bestie. Tak najłatwiej to określić. No, i jednocześnie też upewniłem się, że w sumie tutaj to niczego nie ma. Więc tak, wszystkie moje męczarnie były nadaremne wcześniejsze. Natomiast jest drabina prowadząca tam dalej. Tylko, że ja z niej nie skorzystam. Jeszcze, bo zanim to... Tak, tym razem tych dwóch nie pokonałem, bo mi się nie chciało. To właśnie chciałbym się zająć znalezieniem... A nawet nie dwóch, jednak ich było tu więcej. Albo cenę, no chciałbym się zająć znalezieniem... przejść do takich przedmiotów jak te tu. I w ogóle, zanim będziemy głębiej tego zamku zwiedzać. Na takich skałkach niepozornych mogą się kryć naprawdę wielkie skarby. A póki co jest tutaj zerwana drabina. Nie można tu zejść jakoś bezpiecznie, ale wejść już nie. To oznacza, że jednak chyba trzeba iść tam, gdzie początkowo nie chciałem, więc widzimy się przy drabinie. Okej. No więc jesteśmy na górze, drabinę wam pominąłem. I możemy teraz dalej zwiedzać. Wolę to być jednak z mieczykiem. Nie wiem czemu jakoś tak w tym miejscu wydaje się być masywniejszy, mocarniejszy, skuteczniejszy. Ciężko mi to określić. Ale tak, po prostu według moich spostrzeżeń jakoś tak skuteczniej mi się walczy przy jego właśnie pomocy. Zwrócam tej lokacji. Teraz tak... Czego ja tu w sumie szukam, to nie wiem. Poza tym, że na pewno szukam wrażeń. No i runy na kolejny poziom. Bo to są akurat rzeczy, których wiecznie szukam i można zaskoczyć tutaj na dachy, żeby tak jakby wewnętrzny krąg zwiedzać. Albo po murkach iść dalej, no to...
Murki. Oczywiście, że murki. Nie mam zamiaru po prostu... Jak to się nazywa? Naprawić się w truciznach póki co. To nie chodzi o sam w sumie fakt, że to jest jakoś bardzo trudne. A co bardziej o fakt, że po prostu... Jak jeszcze raz tam wejdę, to nie będzie mi się chciał potem tu wracać, a... Mrucząc też skrywam jakieś znajdźki i... odłamek szkła. A tu mamy jakiegoś innego przeciwnika. Nie podoba mi się. Nawet bardzo mi się nie podoba. No dobra. Czekam tu prawdopodobnie w takim wypadku śmierć czy coś. A, no niestety nie mam, nie mam ani pastylek neutralizujących. Ani nic, więc... to jest najlepsze, co mogę zrobić, żeby przeciwdziałać temu wszystkiemu. Dużo co nie zdziała, ale no, zawsze coś. I co my tu mamy? Protezę Walkirii. Okej. To jest... nie wiem. Nie wiem, co to jest. Poszukaj może tutaj tego lepiej. Proteza. Materiał jakiś? Nie. O, tutaj. Złota proteza używana przez jednoręką Walkirię. A to ciekawe. Dobra, i przy okazji patrzę na naszą twarz. Jaka jest brzydka, kiedy my jesteśmy dotknięci tą zgnilizną. A trudno. Będziemy musieli z nim żyć. No to wszystko dlatego, że jestem zbyt leniwy, żeby to zmienić. I czy ja tu byłem? Chyba nie. Ej, nie ma to jak moja ulubiona kilkugodzinna przerwa od grania w trakcie odcinka. No niestety. Są rzeczy, których człowiek nie uniknie, nieważne jak bardzo by próbował i tak... Nawet nie pamiętam, o czym mówiłem, co robiłem, po co to robiłem. Jedno, co pamiętam, to to, że jesteśmy tu. I prawdopodobnie mieliśmy iść... tutaj? Do końca nie wiem po co, ale tak to się wydaje najsensowniejsze, patrząc na to, że tam już nigdzie indziej nie było żadnych przejść. I w sumie nie ma za dużo wrogów, to... z pochodnią będzie zawsze lepiej widać wszystko. Przy czym od razu mówię, nie chcę spadać tam, wiecie, no. Jeszcze bagno i drabina. Dobra, mamy drabinę. Mamy drabinę i to jeszcze taką pełnoprawną, dwustronną. No i miejsce łaski. Normalnie idealnie po to, żeby zakończyć odcinek w tym momencie. Idealne, idealne. Tylko czy ja chcę kończyć odcinkę już teraz? No, czasami by wypadało, szczerze mówiąc. A jeszcze patrząc na to, że tutaj jakieś labirynty się zaczynają. To tak, powinienem. Ale patrząc na to, że dopiero co 2 godziny gra czekała, żeby kontynuować, to raczej nie. A póki co 3 kropki. Lud Morias został zrujnowany. Zostały tylko pustynie, bo zawrzono ty... Chwila. Zostało tylko pustynie, bo zawierzono tej okropnej okaleczałej harpii. Nic dziwnego, że ten winny przygub przejął zamek i nasz legendarny miecz. Nie wiem do końca, o co chodzi, ale... kolejny legendarny mieczek. Wyzwanie może być jednak większe niż myślałem w tym miejscu, skoro mówimy o jakimś legendarnym mieczu. Ale dobra. Ale dobra, skoro mówię o mieczyku, a mi się chce jeszcze grać i no po to czekam te 2 godziny, żeby kontynuować odcinka, to idziemy jeszcze chwilę. Odcinek może być długi, ale no nie ukrywam, nie wiem kiedy on się ukaże, jako tako. Co?
Ja jestem idiotą, zapomniałem o tym, że byłem ranny przez zgniliznę. Nawet nie patrzyłem na swój pasek zdrowia. Brawo ja. I nie wiem też, kiedy właśnie się ukaże następny, wiecie. Naprawdę jest to taki niebezpiecznie... Jakby to najłatwiej powiedzieć, niebezpiecznie. Wymagający, to jest chyba najlepsze słowo, okres ode mnie. Dla mnie, więc tak. Egzaminy, kolokwia, zaliczania, te sprawy. Jeśli chodzi o moje życie prywatne, dodatkowo, no... Też dużo innych spraw się już teraz piętrzy. Związanych z tym, że no w sumie to... Jakby to najlepiej określić. Jest czerwiec. Więc tak. Mówiąc najprościej. Nie wiem, po prostu kiedy bym miał ewentualnie czas zarzucić kolejnego odcinka, więc... Nawet jeśli ten będzie trochę dłuższy, to raczej nikt się wyjątkowo jakoś nie obrazi. A póki co gin przeciwnik. Świetle czarodziej też gin. Tylko zapali mi lampkę. Tak, nie wiem czy to ma sens, ale... A, zapalimy i... Podnie giermka, dobra. Nawet bardzo dobra, bo teraz już przynajmniej wiem jak się nazywa tam ten wróg teoretycznie. Ci tacy dziwni, wkurzający to są giermki, giermkowie. O cholera, znowu jakiś niebezpieczny przeciwnik, który pewnie mnie dobije. Jakoś 20 razy zanim uda mi się go pokonać. Okej, okay. O dziwo nie. O dziwo wygraliśmy. Chociaż muszę przyznać, niebezpiecznie podobnie wygląda do tego, który mi wcześniej dał tą samą głupią zgniliznę. Ale tak, i dokąd to w sumie prowadzi? Poza tym, że do kolejnego przeciwnika takiego, to jeszcze do złotych świetlików, których totalnie nie potrzebuję, bo i tak nie mam tych ptasich łapek, więc nic z tym nie zrobię. I dobra, niebezpiecznie mało życia, czy muszę to już a teraz tym zaradzić, czy jeszcze można poczekać? Lepiej od razu temu zaradzę, bo widzę już tu kolejnego przeciwnika, który może być problemem, jeśli tego nie zrobię. O, i teraz chyba nie powinno się go atakować, jak tak krzyżuje broń. Okej, okay. A teraz tak spokojnie, bo mogę zginąć przez tego dużego psa. Pewnie tak nawet... Ja już powiedziałem, pewnie nawet tak będzie, ale na całe szczęście tak nie jest. Teraz, nie będę ukrywał, naprawdę na farcie to przeżyliśmy. Ale nie przejmujmy się tym, że to jest fart, czy to pech, czy to cokolwiek innego, po prostu zwiedzajmy i... Ja, kamyk piąteczka. Może najwyższa pora w sumie już użyć te kamienie piątki na mój talizman. Wiecie, to nie tak, że chcę, czy nie chcę. O. Powiedzmy go ulepszać, to jest bardziej kwestia tego. No ale nie wiem, czy to jest odpowiedni. Okej, okay, wzmocnię czarny płomień. Ja nie ukrywam, czarny płomień jest dla mnie efektem chyba na razie jednym z potężniejszych, ale z drugiej strony są jeszcze takie kwestie, jak chociażby to, że tak. No czarny płomień jest dobry przeciwko przeciwnikom, którzy w sumie polegają na wielkich paskach HP, więc będzie to mniej skuteczne przeciwko tym, którzy mają, powiedzmy, mniej życia. A przy czym za życiem to drugi raz, jestem po prostu dzisiaj rozkojarzony już w tym oto momencie. Ale nadal, nawet jeśli... jest to póki co najpotężniejszy talizman, który mam, więc... No, mógłbym niby go ulepszyć, chociaż tym piątką. Dobra, wiecie co w sumie? Potem jak skończę dzisiejszą przygodę tam tutaj, co to pomyślę. Pewnie jakoś to ulepszę. Znajdziecie. Ale póki co jeszcze pewien tego tak bardzo nie jestem. Więc zamiast sobie teraz się rozwodzić nad teorią ulepszania czy nie ulepszania i takimi innymi głupotami, po prostu chodźmy zobaczyć, co skrywa to miejsce i... Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Ale skrywam głębosa.
A bossem tym jest Elmer od Łogu? Dziwna nazwa. Ale tak. Starcie będzie zdecydowanie. Chciałem powiedzieć wyrównane, ale widać, że będzie bardziej po jego stronie. Nawet bardzo bardziej. Ale dobra. Przynajmniej mamy jakiś taki jednoznaczny cel. Pokonać tego dziada. Jak pokonamy dziada, to już będę miał potem spokój. Będę mógł kończyć odcinka. I w sumie, czy będę mógł coś jeszcze... No na pewno, tylko... Nie wiem, co jeszcze o tym powiedzieć. Ostatnia runa. Jeśli tą już stracę, to kolejnych nie używam. I to mówię wprost, szczerze, w pełni, myślę o tym. Mówię to i nie zmienię tego zdania. A póki co włazimy. Wzmocnieni płomykiem i tak, pierwsze co to, odzyskujemy runy. I musimy być bardzo ostrożni i... Dobra, wiem co będzie robił. Jednak nie wiedziałem. Nie ma tak pić butelkę po to, żeby stracić więcej życia niż się zyskał. Okej, jeden cios. Nie będę prosił o więcej. Żeby naprawdę ostrożny, wiecie, po prostu z każdym moim ruchem. Jeśli mam dziada pokonać. I dobra, to może być już jego koniec. A jeśli nawet nie, to to będzie już jego koniec na pewno. Więc taki trochę peszek, że z pierwszym razem się nie udało. Ale miecz Kata Mariasa. Okej. Zdobyty, wielka tarcza Głogu. To nazwa jest trochę dziwna. Zaraz zobaczymy opis. I na nagroda za niego już była co najmniej interesująca. Więc tak, to już może było trochę większe wyzwanie. Ale tak, zacznijmy spokojnie od przeglądania tarczy. A to jest tarcza to była wielka tarcza Głogu. Umiejętność uderzenie, więc można nim uderzać. Ciekawe. I robi krwawienie w ogóle. Ale póki co tak, wielka tarcza z obcych ziem używana przez Elmera od Głogu. A takich z użyciem tego ręcznie wykorzystują żelazne kolce, które owinięte wokół jego ramy. Pochodzi z Euchtiad, czy Euchat, czy Echit, nie wiem, ale mniejsza. Krainy dumnych, samotnych ascetów. Okej, okay. Czyli taka duża, masywna tarcza. A i przy okazji odnośnie tej krainy, to... No. Mam też taki miecz. No. Właśnie mam też taki mieczyk, ale wracając do konkretów. Dostaliśmy jeszcze jakiś... bo to mi było przed chwilą. Nie, chyba... A nie, jest! Miecz Kata Mariasa. Wymaga 23 mistycyzmu. Bije magicznie od mistycyzmu. Pewnie silne fizyczne ataki ma też od siły i zręczności. A póki co, tak, a to i opis. Legendarny miecz rodu Marias, rodziny katów, która panowała w Zamku Cieni. Jeden z legendarnych oręży. Elmer od Głogu, łowca dzwonków kulistych, zabrał ten miecz z miejsca swej nadchodzącej egzekucji i uczynił go własnym, nadając mu zdolności bojowe ze swojego domu. Euchat, czegoś tak. Okej, fajny opis. I jak ten mieczek w ogóle wygląda? No, w sumie nie pytałem, to jest w sumie to, czym walczył. Moveset nie jest niczym szczególnym, nawet. Fajna brońka. No i kolejna legendarna do kolekcji, więc super. Brakuje coraz mniej, chociaż powiem wam szczerze, słyszałem nawet, że już to będzie spoiler, więc uwaga, spoiler dla tych, którzy nie chcą, odnośnie właśnie legendarnych broni. Wielki spoiler, to zmówię. Ponoć bez NG Plus i tak już nie zdobędę wszystkich broni, bo coś się zepsułem. Tak więc no, nie ukrywam. Zbieram je, bo lubię. Ale jestem tak świadom, że będę musiał NG Plus głupie ogrywać, żeby to wszystko skompletować. Ale tak, nie będę już więcej marudził, ani nic. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Wraz z moimi mieczami i pochodnią w ogóle wszystkim. I tak, w kolejnym odcinku pozwiedzamy tam ten dziedziniec i inne takie elementy tego zamku, po czym... To już z premedytacją mówię.
idziemy zobaczyć, co się kryje w wulkanie. Co w sumie poniekąd jest nadal częścią płaskowyżu, więc dla największych marudz, jeśli jakieś takie jeszcze są, cieszcie się, albowiem właśnie zwiedzamy płaskowyż. Dobra, ale już nie będę marudził, po prostu trzymajcie się i hej, hej.